Cześć, witajcie w Battlefield 1. Dzisiaj gramy sobie tryb multiplayer. Cały czas mam ten dostęp w EA Access na Originie i możemy sobie zagrać kilka trybów. Tu mamy szybką grę, operację. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Na razie zagramy sobie samotnie. Ja już od, myślę, pełnej wersji zagramy sobie z ekipą. Także tutaj mnóstwo odcinków będzie na kanale. Myślę, że trochę miesięcy tutaj Battlefield zagości. No i oczywiście od 21 października kontynuujemy sobie kampanię single player. Tam będzie od drugiej misji wszystko. A pierwszą misję i prolog macie już na kanale, jeśli ktoś nie widział. Możecie zerknąć, naprawdę jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o kampanię. A teraz zobaczymy sobie tryb multiplayer. Tu mamy operację. O kurczę, o kurczę. I mamy 4 miejsca. Kurde, tu jest nawet... Tak, to była podobna mapka w becie. Tutaj mamy żelazne mury. Podwój piekieł. Kaizenschlacht. Może sobie to zagramy? Dobra, lecimy od początku. Chciałem sprawdzić w ogóle, co tutaj twórcy przygotowali. 64 graczy. Cesarstwo niemieckie. I tu mamy Imperium Brytyjskie. Dołącz. Dołącz. Zobaczymy. Bierz medal. Nie mam jeszcze medalów. Kup pakiety. No zaczynamy. Graliśmy oczywiście trochę w becie, ale tam była tylko jedna mapka, a tutaj mamy już więcej trybów. Chyba jest 5 trybów i 5 albo 4 mapki. Kurde. Gesehen, diesen Artillerieoffizier, den sie Durchbruchmüller nennen. Er ist hier, um die Sinfonie unserer 10.000 Geschütze zu dirigieren. Czy to jest jetzt 5 Stunden 3 Millionen Granaten abfeuern. Über die feindlichen Linien fegt eine Wolke aus Flammen und Asche hinweg. So muss das Ende der Welt aussehen. Mir tun Tommys in ihren Gräben beinahe leid, wie sie versuchen, das alles zu verstehen. Zobaczcie, jest taka nawet otoczka fabularna. No ale jaja. Ciekawe. Także Battlefield naprawdę zbiera świetne recenzje. Już się nie mogę doczekać, jak będę grał dalej kampanię. No i multi też, multi będzie niezła beka. Trochę nam to zastąpi teraz Battlefronta. Na pewno później wróci Battlefront w grudniu. Ale zobaczcie sobie też posta na Facebooku. Ostatnio pisałem, jakie plany na kolejny miesiąc, więc spoko. Jakby ktoś pytał, to tam na Facebooku wszystko jest. A następnie przejąć punkt obserwacyjny obok gospodarstwa. Później zdobędziemy wioskę Travesi i będziemy mogli zaatakować młyny i zabezpieczyć drogę do Amie. Świetne to. Alfa. Ja mogę tu, tak? Koników nie ma, my jesteśmy Niemcami? Fuck you! No ale dobra. Zobaczmy, jak się tyra w multi. Mapki wyglądają zacnie. Podobna do tej, która była w prologu, nie? Może być nawet ten sam teren. Przejmij sektor. Dobra, dobra. Tutaj nie wskoczy. To moi, nie? W ogóle wziąłem szturmowca, czy nie? A tak. Chociaż lubię... Kurczę, była jedna klasa, która mi się podobała w becie. A. Może nie maski. Muszę sobie wypróbować inną klasę, bo ja chciałem grać chyba... Szturmowiec... Medyk... Wsparcie. Chyba chciałem grać wsparciem. Wsparciem. Podobało. Tak, zaczynamy wsparcie. Support, nie? Chyba spoko, dobra, będę grał supporty. Ma fajną broń tutaj, tylko mocną. Będzie jakiś frag? Jest! Haha! Daje wioza. Jeszcze fragen.
No, dziękuję. Fuck. Muszę na razie ogarnąć, czy my tutaj robimy coś, tylko nawalamy. Chyba punkty. Dobra, spoko. Spoko, spoko. Tutaj mam tą ładownicę, mogę dawać ammo, nie? Dobra, spoko. Wszystko tak samo, no to gra. Gra gitarka, teraz możemy się bawić. Przejęliśmy sektor. Przejęty. Oczyścić sektor z żołnierzy wroga. Przejęliśmy kontrolę nad sektorem. Dawaj maskę. Widzicie, takie granaty trujące. Maska daje to, że nie możemy przybliżać, ale spoko. No, fajnie, fajnie. W multi będzie się tyrać. No, spoko. Wiadomo, samotnie jest tak średnio na razie, ale spoko. Sobie przetestować na razie broń. Jakie tutaj mamy? Tylko ten. No to w becie było więcej. Lecimy na następny punkt. Już nie będzie tak lekko jak w singlu. Leżenie. Dobra, wiem. O. Ale stopniowo się odradzamy, nie? Stopniowo się odradzamy, spoko. Lamię. Fuck. No ja to będę lamił, ale będą jaja na pewno. Dobra, lecimy na A, na A. Cesarstwo niemieckie, ja pierdolę. Dramatycznie to wygląda. I mam jednego fraga. Ale super. No, trzeba się rozruszać, nie? Wygląda świetnie. Chodzi też ładnie w multi, jak i w singlu. Luzik. Pierdziel, ale wojna. Straciliśmy połowę żołnierzy. Straciłem amunicjon. Here, amunicjon. Dobra, ja będę tym supportem w sumie. Nie mamy w ekipie supporta. Wracaj na pole. Ach. Dostał bułę, ale ja też. A, tam jakiś snajper. Ko? Bierzemy snajpera? Nie, spoko. Tu mamy. Możemy polatać. Dobra, polatam sobie. Ło kurde. Ale bek. Ja się rozbiję. Ale spoko. Ale spoko. A są konie dostępne? Nie, nie ma. To lecimy tu. No, staty zacne. Ej, trzy już mam. Spoko, spoko. Jak na pierwszą bitwę? Nie ma dramatu, nie? Nie no, jest dramat. Ja w BF-a mistrzem nie jestem, ale... No, nauczę się, spoko. Awans? Awans, pierwszy level. I... Co to za koń? O kurde, mam konia. Granat mnie zabił. Zajebioza.
To widzicie, jak nie grać w Battlefield, a już wiecie. Gdzie ja mogę się zrespić? Na tym. Dawaj, dawaj, przeżyjesz. Kurde, nie. Tak. Dobra, to jadę do auta. Samemu tak śmiesznie. Cześć. No, samemu śmiesznie się gra w multi. Rzadko tak robię, naprawdę. Ale chciałem zobaczyć, co tu dali w tym accessie. W pełnej wersji to już będzie się działo, nie? Ale... Zabij go. Gdzie ty jedziesz, chłopie? Fak, szkoda. Na plecy im ładnie wszedłem, ale spoko. 3-7. A, dawaj, dawaj. Cel alfa utracony. A, nam przyjmują. Lecimy z odsieczą. Jak się wychyla, to już jest po mnie. Przejęliśmy cel, brawo. Fak, 61. Ale nie, spoko. Tak po tygodniu już będę w miarę. Ciupał. W razie w sumie czekam na singla, nie? A jak tam u was? Będziecie grali w BF-a? Dajcie znać, przegraliśmy, o nie! Nasz atak się załamał. Ale zbyt wiele już przeszliśmy pod Miluzą, Tannenbergiem, Arras. Wiemy, że zwycięstwo nie przychodzi łatwo. Zawalczmy o nie znowu! What? Zostały dwa ataki. Otrzymamy wsparcie sterowca. O kurde! Takie coś w multi? Kawalerzysta! Dawaj! No, śmigamy? Śmigamy. Ale tu jest świetna fizyka. Naprawdę świetna. Dobra, schodzę. Fuck you. Dostałem jakiegoś shotguna w ogóle? Nie chcę shotguna. Raz, to? Na ślepo. Ktoś tu był. Nie, nie. Jakąś dziwną klasę dostałem, ale spoko. Dobra, wsparcie. Gdzie ja mogę? Na ten okręcik? Nie za bardzo. Dobra. Muszę tu. Ale dwuetapówka taka, nie? Fajne. Cel alfa przejęty. Dobra, a zrobione? Tam teraz. Aha, tu dalej leci. Będę ostatni? Może będę ostatni. Dawaj na B. Ja w ogóle na minimapę nie patrzę. Gdzie on był tu? Nie, do tego trzeba się przyzwyczaić, nie, że się ginie. Jak kaczka. Kurde, a tu w ogóle nie mogę? Nie za bardzo. Nie, z ekipą to jest inna w ogóle bajka. Iha! Dobry chyba strzał. Otrzymamy amunicję!
Dobra, mamy dwa cele. Który przejęty. Zajebioza, lecimy dalej. Aha, oczyść sektor. Może tam bydło. Ja pierdzielę. Tylko się boję snajperów, jak tak biegnę. Czysto? Czysto. Kurde, trzy teraz. Dawaj, dawaj. No ale długi ten tryb, ja pierdolę. Fuck, przegram! Weź mnie ulecz ktoś. Ich brauche dringend Munition. Hier, Munition. W pobliżu znajduje się zestaw wartownika. A? Ale spluwa fajnie poleciała. Nie, tu jest fizyka świetna. Naprawdę, tu widzę, dopracowali wszystko. Nie ma zbyt wczesnej premiery, jak to ostatnio. Tak z czwórką było, nie? Z czwórką tak było średnio. Tu jest w tym domu. Przejęliśmy cel Charlie. Tu jest w tym domu. Ale lameriada, ja pierdolę. Za trzy. Ale pięć fragów, nie wiem jak to zrobiłem, ale mam. Co moje, to moje. Może teraz wygramy. What? Kurde, tutaj. Idzie jak po grudzie, no ale czego się można spodziewać było. Trafienie za cztery aż. No, zajebioza. Straciliśmy połowę żołnierzy. Nie ma tu jakichś tych? Wozów? Średnio, jest czołg. Jedziemy czołgiem? Co on tu ma? What? Ale bomba, a trójka? Przejęliśmy cel alfa. Czwórka. Gdzie jest C? Gdzie jest C? Kurwa, a nam przejęli? Zostało nam 50 żołnierzy. To trochę nadrobić punktu. Pewnie i tak mi rozwalą zaraz czołg. I tyle z tego będzie. No, spoko. Fajnie było. Ale nie wiem, czy tu osoby już z pełnej wersji grają? Możliwe. Bo jest taka edycja Deluxe Ochotnika na Originie. I w sumie już te osoby mogą grać.
Ciekawe. To tu się odpierdziela. Ale poszedł. Fuck you. Ten strzał był spoko. Coś mało headów wchodzi. To nie Battlefront, no niestety. Ale to otoczka, ta otoczka mnie zdziwiła, on powiem. Kurwa, czołg! Za 15. Ale super mi idzie dzisiaj. Normalnie życiówka? Już mogę, nie? Dalej przejmijmy. Wiem, że ja nic tu nie mam do gadania, bo jestem najgorszy. No ale, ale... Te chłopoki się wezmą. O nie. O, już go obiłem za 15. Niesłychane. Tu jest moja ekipa. Oczyścić sektor z żołnierzy wroga. Yeah! Zabicie cofającego się. Wreszcie coś mięsnego wyszło. No dawaj, dawaj. Już jesteś blisko. Ej, damy radę w sumie. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Yeah. Wojna totalna. Kiło macie tutaj. Ała, granat. No fajnie się tyra. Nieważne, że jestem taki słaby w to, ale... No, fajna, fajna giera. Dobra, jesteśmy już tu. Pograć sobie trochę tym... Ostatni cel jest snajpą? W naszym zasięgu. Ktoś tam by snajpił. Najgorszy snajper na mapce, ale spoko. Kurwa, nie, snajpą nie, to był zły pomysł. Chociaż... No zobaczymy tego szturmowca jeszcze. Chodź Nuti. Bo medyk to nie dla mnie w ogóle. Szturmowiec. Tam jest ten czołg pieprzony. Tak się nie powiódł, ale to na tym krwawym froncie położymy kres wojnie. To ostatnie natarcie. Naszym orężem będzie niepowstrzymana odwaga. Jeszcze coś? To może tak ma być? Ale jazda. Otrzymamy wsparcie sterowca. Ale jazda, to tak ma być? Dobra, chodź w turmowie. W pobliżu znajduje się zestaw przeciwpancerny. Ale beka. No teraz musimy wygrać.
Chyba, że to jest takie jakieś wprowadzenie takie popularne do multika. Nie, bo to nie był taki jakiś tryb. No dobra, ciekawe. Bardzo długie to będzie. Takiego mam. Średnio mi się ta giwera podoba. Na 60 dostał. Oj, co to było? Aha. W sumie mocno, nie? Za 6 dych dostał. No dobra, chodź no ty. Szkoda, że pod ostrzałem. Tym ataką, no spoko. Magnetki. No i tu jest ta szarża. Ale dostał w bułę. Wreszcie headshot. Ale nie wiem, kto mnie zabił. Ej, reanimowany, dzięki. Kurde, wreszcie żyją. Dobra, ziomek. Nie byłeś mój? No nie pierdol. A to spoko. Dalej, szybko tu. Kurde, nie mogę. Chyba to tak miało być, bez względu na... wynik chyba. Kto tu jest? Ale la meriada, ja cię kręcę. A przejęte? A przejęte. Demolition. Jak tam B? Zaraz będzie. Ciekawe. Dobra robota, żołnierze. Żelazną pieścią wielkiego cesarza rozbiliśmy ich obronę. A teraz dalej. Naprzód, kłamie! Zakończmy tę wojnę. Początkowe ataki ofensywy Kaiserschlacht przełamały linię Brytyjczyków, zmuszając ich armię do odwrotu w kierunku miasta Amiens. To właśnie ten ważny węzeł kolejowy, łączący wojska Ententy w całej Francji, był faktycznym celem niemieckiej operacji. Ale jaja, tu jest fabuła w multiplayerze. No ale dobra, takiego nie będziemy robić tasiemca. Wrócimy sobie do tego pewnie w pełnej wersji już. Ale świetne. Liebste Schwester, es heißt, der Kaiser habe den Kindern angesichts unseres ruhmreichen Sieges einen Tag schulfrei gegeben. Ich weiß, meine Neffen hätten lieber etwas zu essen. Wir sind hier auf verlassene Lager der Briten gestoßen, die von Vorräten überquellen. Wir essen unsere Kriegsbeute buchstäblich auf. Es gibt Brot, Eier und Bier. Sobald wir Amiens genommen haben, versuche ich, euch etwas zu schicken. Kurde, ale fajne. Miasto Amiens ma kluczowe znaczenie dla naszych planów wygrania tej wojny. Rozkazy Ludendorffa są proste. Musimy przejąć pozycję Labirynt w tych ruinach. Następnie opanować ten most, Pont Neuf. I wreszcie wejść do miasta, a tam zaatakować wroga na placu Longueville. Gdy przejmiemy to miejsce, Amiens będzie nasze. Ale jaja. Dobra, wiecie co?
To sobie zrobimy w następnym odcinku. Nie wiem, czy już będziemy grali z ekipą, ale postaram się wam to wszystko pokazać. Wszystkie tryby, oczywiście wszystkie mapki. Na razie to tyle. Bardzo fajnie to wyglądało. Wiadomo, że lamiłem jak... Kurczycie, no ale spoko. Fajnie się gra po prostu. Także dajcie znać, jak wam się podobało, czy będziecie sami grali. Tu jeszcze mam trochę miejsc w sumie na Originie. Także później będę, kiedyś na live będę przyjmował po prostu, jak sobie zagramy z widzami i z ekipą. To jeszcze ogarniemy, także na razie to tyle. Do zobaczenia 21 w trybie fabularnym. Dalej będziemy ciupać w kampanię. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała kolejna misja, także do zobaczenia. Cześć.